No to Cześć, dzisiaj. jestem Panda. Cześć, jestem Panda. Dzisiaj szukałem skarbów i pływałem w wodzie. Raz mi wpadła czapka do wody i teraz przyjechaliśmy na kiełbasę. Jaką? Pyszną kiełbasę. Pyszną kiełbasę. A skąd to kiełbasa? Ze sklepu. Nieprawda. Z osady Z osady Ostoja. Ostoi. Gdzie? W Stężnicy. Stężnicy. Tam, gdzie co robisz? Jeżdżę na kole. I Jak? śpię. I śpisz? No. I jesz czekoladki? Nie jesz. Nie jest Nie, czekoladek. ale jesz kiełbaski. No i piję picie. I pijesz picie. Jakiego masz kłada? Canon Renegade 500. Panda. Panda. Canon Panda. Tak. Dobrze. No. Ile jeszcze dni będziesz jeździł? 4? No. No, 4. Przez 4 dni będzie jeździł. Pierwszy punkt jest tu, drugi na punkt jest tutaj, trzeci punkt lądziska jest na początku. No to musicie sobie tutaj płynąć, co nie? Dobra. W ten sposób, bo jest najdalej oddalony od przystani. Potem akurat będzie się trzymać linii brzegowej. Jestem Julian Rutkowski, mam 11 lat, jesteśmy nad Soliną, pływamy na pontonach i kiełbaski jemy. A uczestniczysz w jakim obozie? Kładowym. Gdzie ten oboz się odbywa? W Bieszczadach w Ostoi. No. Super. Podoba ci się? Tak. Który raz już jesteś? Trzeci. Mamy siłę docisnającą i ona nam pomaga. Jak się zatrzymujesz, nie ma prędkości, to kład się odkleja i polecisz w dół. Dobrze, że tutaj jesteśmy, ale gdybyś samemu takie coś robił, mogłobyś to źle skończyć. Hamulec nie na pełnej blokadzie, tylko na takim, żeby ci mocno hamowało, dociskało, a nie robiło.
roku. Przyjechałem tutaj Polarisem Sportsmanem Agri Pro EPS 570? Tak. No i przyjechałem tutaj, żeby się nauczyć lepiej jeździć. Dobrze. Za mało skręciłeś w prawo. Tu, jak wyjeżdżasz z tej kolejny, to musisz atakować tą hopkę. Kupa na lewej stronie i zjazd. A tu już się zatrzymałem, bo byłeś za daleko. Trzymać się wcześniej, tylko jechać prawym kołem w kolejnie, albo na kolejnie. Prawym w kolejnie. Sądzę, że to jest idealny pomysł. Gratuluję. Dziękuję. Proszę. Zjazd po trawersie z asekuracją. Pani Julio, jak tam? Bardzo fajnie. Tak? Nie było tak ciężko? Zajęcia grupowe. Akcja wsparcie Maxa. Ups. Próba wyjechania z kolei. Po to, żeby móc spokojnie zjechać w dół. Tam. Sprzątamy trasy. Poprawiamy ich drożność, żeby można było jeździć. Jesteśmy na terenie osady Ostoi. Osady Ostoja. I po ostatnich deszczach i wiaterkach troszeczkę nam zawaliło. To przy okazji sobie udrożnimy. W międzyczasie, ponieważ nasz kolega Bartek aktualnie czyści chłodnicę, ponieważ zabobrował w jedną z kałuż i dba o sprzęt, żeby jego nie zważyło to. Wtedy wiemy, że mapa jest idealnie na północ. W terenie, wiadomo, nie będziemy posiadać linijki. To jest taka specjalna linijka akurat wojskowa, co nie zawiera akurat miejsca. Ale do tego celu możemy tak samo użyć na przykład zwykłego prostego patyka. I tak, mamy miejscowość. Tu jest Baligród, tu jest miejscowość Stężnica. Dokładamy w linii prostej. I panie, ile tutaj wychodzi stopni? Zerknij pan. 320. Akurat na zajęcia linowe. Nie wiem, czy z wami akurat nie byłem z taką grupą. To wyjeżdżaliśmy na ten punkt wysokościowy. My znajdujemy się troszeczkę poniżej, na wysokości 600, jakieś 657 metrów. Powiedz pan, co się dzisiaj wydarzyło. To było
błota, było dużo, fajnie było. Właśnie ten Hubert musiał mnie wyciągać. Hubert? To ten Hubert, co niesie walizkę? Wydech mi odleciał. Urywałem. No i takie życie. Panda, ale fajnie było, nie? No, mega. To jakie to życie jest, panda? Mega. Mega? A jak? Cały czas na odcięciu, co? A jak? Nie było. Było to wydaje.